Witam Państwa bardzo serdecznie. Aleksander Wierzejski, to jest program Przegląd prasy niemieckiej, w którym powiemy o wizycie prezydenta RFN w Atenach. Niemcy w szoku, bo prezydent Grecji nie tylko przypomniała Steinmeierowi, co ojcowie i matki dzisiejszych obywateli RFN wyrabiali w jej kraju, ale też poprosiła o uregulowanie rachunku. Opowiemy o satysfakcji urzędników, bo kontrola granic zadziałała, wreszcie prasa z Republiki Federalnej odkryła, że mieszkańcy kraju gdzieś hen daleko na wschód od Berlina, czyli Polski, nie podziwiają Niemców. Są na to dowody w postaci raportu niemieckiego, a jakże Instytutu Polskiego w Darmstadt. I tym raportem zajmiemy się na bogato. Die Welt publikowało tekst o relacjach polsko-niemieckich. Zobaczmy. Przez lata polski rząd złożeczył swoim niemieckim sąsiadom. Nowy premier Donald Tusk nie atakuje już tak gwałtownie Berlina. A jednak wizerunek Niemiec wśród Polaków nie poprawia się. Kiedy Donald Tusk miał przyjąć tak zwaną Nagrodę Mediów M100 w Poczdamie we wrześniu, sam nie wziął udziału w gali, ale zobowiązał swojego ministra sprawiedliwości. Tuska nie było również widać podczas czterostronnego szczytu zorganizowanego przez Olafa Scholza. Był Joe Biden, Emmanuel Macron. I premier Wielkiej Brytanii, Keir Streamer, ale nie było Tuska. W polskiej stolicy szybko pojawiły się plotki, że Scholz nie chciał, aby Tusk uczestniczył w spotkaniu. Polscy komentatorzy uznali to za oburzające, ponieważ Polska jako państwo frontowe powinna zasiadać przy stole, kiedy szefowie państw i rządów NATO dyskutują o Ukrainie i Rosji. Prawdą jest, że od czasu przejęcia rządów przez Tuska w grudniu 2023 roku Żaden minister w Warszawie nie zganił Berlina. Wieloletnie badania prowadzone od roku 2000 badają postrzeganie drugiego kraju i nastrojów wobec Niemiec lub Polski. Dane publikowane są raz w roku, dlatego barometr pozwala określić, czy stosunki polsko-niemieckie uległy poprawie, czy pogorszeniu. Ostra niemiecka retoryka, negatywny obraz Niemiec w latach rządów PIS miały trwały wpływ na poglądy Polaków. Potwierdza Agnieszka Lada-Konefał w wywiadzie dla Welt. Zastępca dyrektora Niemieckiego Instytutu Polskiego w Darmstadt jest odpowiedzialna za badania wraz z dyrektorem polskiego think tanku ISP Jackiem Kucharczykiem. Zmiana rządu w Polsce nie zatrzymała jednak tendencji do pogarszania się wizerunku Niemiec, mówi Lada-Konefał. Ekspertka jako przyczyny podaje m.in. złą sytuację gospodarczą Niemiec oraz politykę migracyjną i wobec Rosji. Nie tylko pis jest za to odpowiedzialne, mówi. W rzeczywistości wizerunek Niemiec pogorszył się na przestrzeni lat, jak stwierdzono w obecnym badaniu. Tendencja jest negatywna we wszystkich analizowanych przypadkach. Barometr pokazuje, że Polacy udzielają coraz mniej pozytywnych odpowiedzi na wszystkie słowa kluczowe dotyczące Niemiec. Warto też zauważyć, że Polakom Niemcy kojarzą się z trudną polsko-niemiecką historią, zwłaszcza II wojny światowej, co piąte skojarzenie dotyczy właśnie tego kontekstu. Dla kontrastu, tylko 6% Niemców kojarzy Polskę z tą przerażającą historią. Coraz więcej Polaków jest zdania, że wspólne relacje powinny koncentrować się na przeszłości, a nie na teroźniejszości, a mianowicie 36% respondentów, a w 2011 roku tylko 20% twierdziło podobnie. Wizerunek Polski w Niemczech jest jeszcze gorszy. Choć Polska postrzegana jest jako cel podróży wakacyjnych, a Polacy są uważani za osoby posiadające pozytywne cechy charakteru, takie jak gościnność. Jednak 27% Niemców nie ma żadnej opinii o Polsce. Tyle tezy artykułu, a teraz udzielamy głosu zwykłym Niemcom, no przynajmniej takim, którzy wypisują swoje opinie na portalu Die Welt. Christoph F. Każdy powinien choć raz odwiedzić Polskę. Ogólnie rzecz biorąc, jest to schludny kraj z przeważnie ciężko pracującymi i racjonalnymi ludźmi. Mężczyźni to mężczyźni, kobiety kobiety. Wartości takie jak przyzwoitość i szacunek są praktykowane, a ludzie zachowują własną tożsamość. Są dumni ze swojego kraju i tego, co osiągnęli, i są gotowi tego bronić. Niewiele mówi się o atakach terrorystycznych, a Polki czują się bezpieczniej w swojej ojczyźnie niż w Niemczech. Czasy, gdy Niemcom zazdroszczono, dawno minęły. Dziś dominuje niezrozumienie i strach przed uwikłaniem się w berlińskie bagno. Tusk doskonale wie, dlaczego trzyma się z daleka od Szolca i jego kohorty. Klot te Bardzo dobrze ujęte. Polacy, jakich znam, wracają, bo widzą, jak chore są teraz Niemcy. I ponieważ w Polsce nadal można budować bogactwo jako ciężko pracujący człowiek, podczas gdy w Niemczech pracujesz tylko dla Urzędu Skarbowego. Frank R. Dzisiejsza Polska to Niemcy 30-40 lat temu. Filip. Zamierzają budować elektrownie jądrowe, zamiast je likwidować, tak jak my, i stale zwiększają przepustowość krajowej sieci energetycznej, aby spełnić obsesję na punkcie farm fotowoltanicznych narzuconą przez Brukselę. Nasza sieć energetyczna jest w takim samym stanie jak infrastruktura kolejowa i drogowa. Mówimy o jej poprawie, ale zamiast tego Planujemy budowę infrastruktury wodorowej. Wydajemy pieniądze na rzeczy, które sprawiają, że nie tylko przyziemni Polacy kręcą głowami z niedowierzaniem, ale także większość krajów opowiadających się za zieloną transformacją. Kilder. Podczas naszych letnich wakacji w Grecji mój mąż i ja spotkaliśmy w hotelu niemieckojęzyczną parę z Polski. Bardzo myli ludzie. Po dwóch dniach rozmowa zeszła na sytuację polityczną w naszym kraju. Zapytali nas z całą powagą. Czy rządzą nami idioci? Jak odpowiedzieć na te zasadne pytania bez poczucia wstydu? Iri, ten spokojny. Polacy są konserwatywni, cenią swój czas i rodzinę. Mogą tylko kręcić głowami na to, co dzieje się w Niemczech. Nasz przemysł energetyczny doprowadzamy pod ścianę, sprowadzamy wielu społecznie niekompatybilnych migrantów, a zielona gospodarka planowo niszczy nasze najlepsze gałęzie przemysłu. Ale wszystko to robimy z moralizatorskim palcem podniesionym do góry. Nic dziwnego, że tak o nas myślą. Moim zdaniem słusznie. W każdym razie mam wielki szacunek dla Polaków mądry, pracowity i gościnny naród z ogromnymi sukcesami gospodarczymi. Tak trzymać i patrzeć na nas jak na zły przykład jak nie należy postępować. Winifred F. Polacy są mądrzejsi, kochają swój kraj, chronią swoje kobiety i dzieci dlatego nie mają ochoty na niemieckie warunki. To samo w podsumowaniu Markisze Oderzeitung, tam sympatyczna skądinąd Nancy Waldman pisze tak. Według twórców badania barometr polsko-niemiecki jeszcze w połowie lat 90. Polacy kojarzyli Niemcy z takimi pojęciami jak precyzja, dyscyplina, porządek i umiar. W 2024 roku o tych skojarzeniach pamięta tylko 6% Polaków. Współautorka badania Agnieszka Lada-Konefą z Instytutu Polsko-Niemieckiego w Darmstadt mówi tak. Mamy do czynienia z rozczarowaniem. Ludzie nie są już zakochani w Niemczech. Autorka twierdzi, że media w Polsce mówią o problemach Niemiec z gospodarką, migracją, transformacją energetyczną, częściowo ma to związek z Schadenfreude, które odczuwają Polacy. Niemcy są obecnie kojarzone z okupacją II wojną światową znacznie rzadziej niż 4 lata temu, z 30 do 20%, jednak negatywne skojarzenia wyraźnie się pogłębiły. Media w Polsce mówią o problemach Niemiec i się wyśmiewają. Ciekawe, które to media. Hmm. To państwa wina, bo to oglądacie. A pamiętacie, co wypisywały niemieckie media o ochronie granicy wschodniej przez Polskę? Tutaj dalej mają problem, o czym dalej, ale jeśli chodzi o kontrolę na wschodniej granicy Niemiec, to problemów brak. Mniej nieautoryzowanych Wjazdów do Niemiec. W ostatnich Tygodniach zmniejszyła się liczba nieautoryzowanych Wjazdów do Niemiec. Wynika to również z wprowadzenia stacjonarnych kontroli granicznych w połowie Września. Ale nie tylko. Zobaczmy filmik na ten temat. Das Dreiländereck bei Zittau. Hier grenzen Polen, Tschechien und Deutschland aneinander. An dieser Straße kontrolliert die Bundespolizei seit zehn Tagen an einem stationären Posten den Verkehr, der von Polen nach Deutschland rollt. Gerade eben ist dieser tschechische LKW in die Grenzkontrollstelle eingefahren aus Polen kommend. Das Fahrzeug ist nicht verplombt, das heißt, der Laderaum wird geöffnet und nachgesehen, ob sich eine Ladung oder vielleicht sogar Migranten darin befinden. Das ist nicht der Fall, der LKW ist leer. Die Beamten halten vor allem größere Fahrzeuge an. Autos, die von außen gut einsehbar sind, werden durchgewunken. Normalerweise ist das mobile Einsatzkommando der Bundespolizei bei Fußballspielen oder Demonstrationen im Einsatz. Die Kollegen von Alfred Klaner sind für diese und zwei weitere Grenzkontrollstellen zuständig. Insgesamt haben sie seit Einführung der Kontrollen rings um Zittau drei Schleuser und 15 Migranten aufgegriffen. Von daher ist das ein positives Signal für uns und für die Aufgriffsstatistik. Nach ersten vorläufigen Zahlen des Bundesinnenministeriums lag die Zahl der unerlaubten Einreisen zwischen 16. und 23. Oktober an der deutsch-polnischen Grenze bei ca. 1200. An der deutsch-tschechischen Grenze waren es im selben Zeitraum ca. 1000 Fälle. An der Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz liegt die Zahl bei ca. 600. Das sind nach ersten Erhebungen mehr Fälle als in vergleichbaren Tagen vor der Einführung. Bei den Menschen in der Grenzregion kommen die Kontrollen überwiegend gut an. Das ist super, das ist in Ordnung. Die Migranten, das ist die komplett Problem in ganz Europa. Ganz super. Warum? Ganz, naja, damit das bitte kontrolliert wird, was rein und raus geht. Aber ich denke, am Tag äh, und um die Zeit und bei dem Aufgebaut wird, wird sich der Schleuser vielleicht noch mal überlegen, ob er das den Weg nimmt oder vielleicht eher im Dunklen eine stillere Stelle sucht. Auch die Gewerkschaft der Polizei weist darauf hin, dass sich die Schleuser den Kontrollen entziehen würden. Denn stationäre Posten seien leicht zu umgehen. Die Gewerkschaft fordert, sie durch mobile Kontrollen zu ergänzen. Es wäre ein gutes Mittel, diese stationären Grenzkontrollen durch konkrete ähm, lageangepasste Schleierfahndungen zu unterstützen, um einfach den Verfolgungs Verfolgungsdruck noch ein Stück zu erhöhen. Für Alfred Klana steht bislang fest, die intensiveren Kontrollen führten dazu, dass seine Kollegen mehr Schleuser und mehr Migranten an den Grenzen als zuvor aufgreifen. Er und seine Kollegen sind darauf vorbereitet, die Kontrollen auch in den nächsten Wochen fortzuführen. Die Minister Ministerin für Angelegenheiten Nancy Fezer zlustrowała wschodnią granicę naszego kraju tą z Białorusią i uznała, że potrzeba nam tam Frontexu. Stefan Locke Z Frankfurter Allgemeine Zeitung pisze tak. Praktyczna wizyta przy ogrodzeniu granicznym. Minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser zarządziła kontrole graniczne we wrześniu, co rozsieczyło Polskę. Warszawa wolałaby rozszerzyć zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. Fazer teraz sama przygląda się sytuacji. Trzy lata temu uchodźcy z Azji Środkowej, Afryki i Bliskiego Wschodu nagle zaczęli nielegalnie przekraczać tę granicę, która do tej pory była w dużej mierze zielona. Polska. Próbowała to powstrzymać, ale białoruska straż graniczna nie zostawiała ludzi, ale dosłownie przepędzała ich przez granicę. Następnie Polska zaczęła wznosić i rozbudowywać ogrodzenie graniczne o wysokości 5 metrów, długości 186 km i głębokości 1,5 metra. Masywne stalowe kable, dwie warstwy drutu kolczastego, kamery monitorujące biegną przez jesienny las. Zatorem kolumnowym dla pojazdów Straży Granicznej znajduje się kolejna warstwa drutu kolczastego jako druga bariera. Polski minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak i jego niemiecka odpowiedniczka Nancy Fezer stoją między tymi dwiema barierami ochronnymi w środę po południu. Mamy nadzieję, że niemieckie kontrole są tylko tymczasowe, powiedział Siemoniak, który zaapelował również do Unii Europejskiej o wsparcie Polski w zabezpieczaniu jej granic. Polska wnosi ważny wkład w ograniczanie nielegalnej migracji do Europy, powiedziała Nancy Feser. Zdaje sobie sprawę, że jest to ogromne wyzwanie. Jednocześnie odniosła się do jak najszybszego wdrożenia europejskiego systemu azylowego, który obejmuje wzmocnienie granic zewnętrznych i poprosiła Polskę o wsparcie w tym zakresie. Niemcy wdrożą nowy system azylowy i stworzyły już podstawy prawne. Feser opowiedziała się również za inicjatywą powrotową, aby sprowadzić osoby, które nie mają prawa azylu, z powrotem do ich krajów pochodzenia. No i te same tezy pojawiły się w Die Welt. Polska oskarża Rosję i Białoruś o celowe przerzucanie migrantów przez granicę. Podczas wizyty przy obiektach granicznych niemiecka minister spraw wewnętrznych opowiedziała się za ich ochroną przez Frontex. No a co na to zwykli Niemcy? Posłuchajmy. Andy M. Frontex, bezsilne biuro podróży Unii Europejskiej. Które ma dokumentować to, towarzyszka Fezer jest zawsze gotowa do żartów. Anton R. Frontex nie jest agencją ochrony granic, tylko de facto wstępnym centrum przyjęć. Jestem pewien, że Polacy nie będą na tyle głupi, aby polegać na Frontexie. Reiner R. Niech Polacy sami to robią, wtedy się uda. Na pewno nie potrzebujesz dobrych rad od pani Pfizer. Corsario. A od kiedy Frontex chroni europejskie granice? Raczej pełnią usługi wobec gangów przemytniczych. Nawiasem mówiąc, ochrona granic działa tylko przy fizycznym oporze. Hagamos, niech Polacy zrobią to sami. Z panią Fejzer jako lewicową promotorką migracji, nie można się spodziewać, że pracownicy Frontexu mają służyć jako nadzorcy i kontrolerzy Unii Europejskiej. Ale jako przedłużenie Urzuli von der Leyen i europejskich sądów, tak by Polacy nie mogli powstrzymać migrantów przed przybyciem do Unii Europejskiej, a tym samym do Niemiec. To czego Polacy i my nie potrzebujemy, to unijna agencja wspierająca przemyt. Zaufanie tak, ale najpierw sprawdzamy, o kogo chodzi. No nie mają jakoś czytelnicy tej gazety sympatii dla pani Fejzer i jej lewicowej ferajny Z sympatią, zrozumieniem nie spotkał się też niemiecki prezydent Franz Walter Steinmeier, który pojechał do Grecji, a tam wystawili mu rachunek za okupację podczas II wojny światowej. Prezydent federalny w Atenach, grecka prezydent konfrontuje Steinmeiera z żądaniem reparacji. Podczas wizyty w Atenach prezydent niemiec Frank-Walter Steinmeier został skonfrontowany z greckimi żądaniami dotyczącymi reparacji w zaskakująco jasny sposób – już na samym początku rozmów grecka prezydent przypomniała mu o szkodach poniesionych przez jej kraj podczas II wojny światowej i przymusowych pożyczkach wypłacanych hitlerowskim Niemcom. Grecja, która została pobita przez Wehrmacht podczas II wojny światowej, od dawna domaga się odszkodowania za zniszczenia wojenne i spłaty wymuszonej pożyczki. Steinmeier przyznał, że Niemcy ponoszą odpowiedzialność, ale podkreślił, mamy inny pogląd na kwestię prawną. Wie pani, że Niemcy uważają kwestię prawną reparacji za zamkniętą w świetle prawa międzynarodowego. I przypomniał o zaangażowaniu Niemiec w budowę Muzeum Holokaustu w Salonikach oraz o niemieckim, o greckim programie wymiany młodzieży. Zbrodnie niemieckie w Grecji nazwał trudnym tematem, który wciąż odgrywa rolę w naszych obecnych stosunkach. No i czy to nie jest optymistyczny akcent, że Niemcy wciskają Grekom dokładnie tę samą gadkę, co nam? To tutaj udaje Greka, to jest dobre pytanie. Długo tak się nie uda zwodzić. My tu na pewno Państwa nie zwodzimy, bo kolejny odcinek za tydzień.